No i już za chwilę zacznie się finał męski. Filip Jarota, zeszłoroczny mistrz Polski, będzie grał z aktualnym mistrzem Polski do lat 19, Leonem Krysiakiem. Także wielkie brawa dla panów, zachęcie ich do walki. Krótka informacja, i Iga Świątek wygrała mecz. Także możecie jej bić brawo, Iga Świątek wygrała, brawo. Betard, indywidualne mistrzostwa Polski seniorów 2023. Ten mecz to ostatni pojedynek, który na tych mistrzostwach zobaczymy. No i poznamy nowego, a być może starego mistrza Polski, który obroni tytuł, Filip Jarota kontra Leon Krysiak. To spotkanie będzie komentował dla państwa Adrian Fulneczek. Jest led 1-0. To co widzimy też już na pierwszy rzut oka, to że na korcie nieczęsta sytuacja, bo dwóch leworęcznych zawodników. Zazwyczaj myślę, że i Krysiak, no i Jarota są przyzwyczajeni raczej do grania z zawodnikami praworęcznymi. Jest led. 1-0. Pierwsza decyzja dla sędziego tego spotkania, Pawła Winiarczyka. Powtarzamy akcję. No, cicho na razie jest dookoła kortu, ale to jest taka cisza przed burzą, wydaje mi się. No, kibice zgromadzeni z każdej strony kortu. Wypełniona trybuna i nawet przejście po trybunie. Pojedynek, na który czekaliśmy, no tak naprawdę od roku, bo w poprzednim finale Mistrzostw Polski również spotkało się tych dwóch zawodników, Filip Jarota i Leon Krysiak. W tamtym meczu lepszy oczywiście Jarota wygrał to spotkanie 3-1, 13-11. Potem 11-9, potem przegrany set też do 9 i ostatni wygrany już 11-3. Mówię o tym tak dokładnie wraz z małymi punktami, żebyśmy mogli mieć obraz tego, jak rozkładały się siły tych dwóch graczy względem siebie rok temu. Tam też ciekawa sytuacja, że oni mieli okazję zagrać ze sobą najpierw w finale indywidualnych Mistrzostw Polski, a równo 7 dni później rywalizowali ze sobą jeszcze raz w drużynowych mistrzostwach Polski, w barwach swoich drużyn. Tam też 3-1 lepszy był Jarota. No zobaczymy, jak wiele zmieniło się przez ten rok. Świetna linia Filipa Jaroty, no tutaj jest tak praktycznie od samych początków jego kariery. Wiemy na pewno, że to jest dwójka najlepszych graczy w Polsce, no tylko który jest tym lepszym, który zostanie dzisiaj mistrzem Polski. Na razie kilka razy już, a zagraliśmy dopiero 6 wymian, już kilka razy lepiej te tylne narożniki działają dla Filipa Jaroty. Znowu pod presją Krysiak. No to on póki co musi reagować. Raczej więcej czasu, żeby się ustawić. Przed zagraniem ma Jarota i teraz będzie miał dobrą okazję.
I świetna piłka do tyłu, ale też bardzo ładnie, co już pokazywał na tych mistrzostwach, potrafi pod presją zwalniać grę, podnosić piłkę Krysiak. Natomiast no tutaj pod tym kątem ma najtrudniejszego przeciwnika ze wszystkich możliwych w Polsce, bo tej presji będzie bardzo dużo i tylko więcej, jeśli sytuacja będzie tego wymagała. No widzimy, że naciska. Jarota teraz nacisnął trochę za mocno i trafił w blachę. Jest led 2-5. Przepraszam, Jarota, no ale musiał się przepychać do tej piłki, żeby pokazać sędziemu Winiarczykowi, że on próbuje do niej dotrzeć. Ciasno, Jarota. No i jak na razie ma przewagę siły na forehandzie. Niepotrzebny oczywiście ten błąd później, ale najpierw świetny drive. Słabo oddana piłka przez Krysiaka. Ale niewykorzystana. Teraz widzimy dobry moment, widzieliśmy zresztą reakcję Krysiaka, ile to dla niego znaczyło. No chciałem już powiedzieć, że trochę się odwraca sytuacja, że jednak ten tył kortu został odczarowany przez Krysiaka. No i dokładnie w tym momencie kolejną świetną piłkę do tyłu gra Jarota. Znowu ładnie, trochę rzeczywiście było tam przeszkadzania, ale no to tak na granicy, bo piłka Jaroty też była naprawdę trudna i naprawdę dokładna. Tak jak mówiłem, dwóch leworęcznych zawodników, więc nieczęsto na swoim backhandzie musi sobie radzić z backhandem kogoś innego, Leon Krysiak. No i widzimy, jak precyzyjnie gra tam Jarota. Musi łapać te piłki w pierwsze tempo Krysiak, a wtedy nie są tak dokładne, nie może tak zwalniać gry, jakby chciał. I widzimy, że broni się z trudnościami. A Jarota tylko przyspiesza teraz trochę niżej, krócej, wysoko, natomiast Krysiak. No i szuka sposobu Krysiak, ale cały czas pod grą. Teraz właściwie udało mu się wyrzucić przynajmniej na chwilę Jarotę do tyłu kortu, ale znowu za krótko i znowu będzie okazja. I ten lob da mu chwilę oddechu. Za krótko teraz Jarota. I jest na środku Krysiak. No długo musiał na to pracować w tej wymianie. Już widać te squashowe szachy i na to też liczyliśmy. No to powinien być najlepszy mecz tych mistrzostw, jeśli chodzi o poziom gry w squasha. Tutaj w wymianach wielokrotnie ktoś będzie najpierw atakował, a potem będzie musiał przechodzić do defensywy. No i żeby zdobywać punkty, czasami będzie potrzeba czegoś niesamowitego, tak jak ten shot Filipa Jaroty. 7-4. No ale teraz prawie od razu z returnu odpowiedział Krysiak. Ucieka Jarota, ucieka. Ale nie uciekł, nie zdążył. Sędzia przyznaje punkt dla Krysiaka, tylko dwa punkty między nimi. Krótko teraz Jarota, ale ten boost no, nieszczególnie coś dał Krysiakowi. No i widzieliśmy, mógł wstrzymać rakietę Jarota, mógł zrobić bardzo wiele, bo po prostu miał czas. No nie wyrabia się momentami, nie radzi sobie z tym tempem być może Krysiak, które narzuca Jarota.
I znowu to samo. I świetny jeszcze atak do przodu, ale jest tam Krysiak. Nie odpuszcza Jarota, chociaż dobre kontrataki. Nawet ten już niepotrzebny. 9-5. 9-5, no przypominam, że widzimy tutaj dwóch młodych zawodników, z których jeden wciąż jest juniorem. Stąd gra w okularach ochronnych Leona Krysiaka, bo to dopiero 18-letni zawodnik. Ładnie teraz on przytrzymał, ale widział to Jarota. No i to jest właśnie ten problem, kiedy gra się z Jarotą. Jeśli zagramy za wysoko, to za chwilę ta piłka wraca bardzo szybko do tyłu. Jeśli zagramy za nisko, no to ryzykujemy błąd. Tutaj naprawdę trzeba być cierpliwym. Trzeba być cierpliwszym niż Filip Jarota, który teraz mógł i powinien skończyć tego seta. Ale łatwy błąd. Znowu okazję dwa Jaroty. Ciekawe rozwiązanie. Wprost na woleja te krosy. Ciasno jest okazja dla Krysiaka. Za wysoko, za łatwo. To może być nawet stroke. 6-10, game ball. Jest led. Powtarzamy tę akcję. Rzeczywiście być może poszedł trochę za bardzo na zawodnika Jarota. Nawet ataki Krysiaka są za łatwe, za wysokie. Teraz lepiej. Od razu widzimy, że przynajmniej przez chwilę był pod presją Jarota. Świetnie, chociaż trochę zbyt może na otwartą wojnę idzie teraz Krysiak. Teraz spokojniej. Myślę, że o tym, w których momentach i jak atakować, będzie z nim rozmawiał w przerwie jego trener. A Jarota pięknie kończy tego pierwszego seta. No i jak na razie obrońca tytułu i mistrz Polski prowadzi w kolejnym finale. 1-0 Filip Jarota. Piękny mecz mamy tutaj w finale. Filip Jarota i Leon Krysiak. Dziękuję bardzo, że jesteście, że słychać was tutaj. Także wielkie brawa. Jak wejdą panowie, proszę zachęćcie ich brawami. Sekund. Time. Leon Krysiak, conduct warning, za późny powrót na kort. Conduct warning, za późny powrót na kort. Za chwilę zaczynamy drugiego seta tego finału, no i od razu Paweł Winiarczyk prowadzi 1-0, 0-0. W roli szeryfa pilnującego czasu.
Chociaż też warto zauważyć, że to Filip Jarota zwrócił sędziemu uwagę, że trochę za późno na korcie pojawił się Krysiak, więc ma ostrzeżenie na swoim koncie. 18-latek, jeśli na kolejne sety przyjdzie trochę za późno, to będzie zaczynał od razu od straconego punktu te sety. Down. No ciekawe, co teraz zmieni w swojej grze Leon Krysiak. Jakoś musi spróbować przejąć przynajmniej częściową kontrolę nad tym spotkaniem, bo jak na razie gramy w grę Filipa Jaroty, ale w grę, która doprowadziła go do 4 z rzędu tytułów Mistrza Polski. Teraz trochę za sztywno, trochę za wysoko Jarota i oddaje tą piłkę Krysiakowi. Mówi, żeby teraz on sobie spróbował zaatakować. Ten przyjmuje ten prezent z wdzięcznością. 1-0. 1-2. 1 punkt. Już w tym secie na swoim koncie będzie miał. Zaraz może być kolejny. No, słaby return Filipa Jaroty. Po 2. Jarota dobrze kontrolował to spotkanie i myślę, że nie chce, nie, na pewno nie chce zbyt wiele teraz oddawać Krysiakowi, bojąc się, żeby nie obudzić czegoś w tym młodym zawodniku. Jest led po 2. Kontakt we wczesnej fazie, mógł dojść do piłki, po 2. Nie do końca zadowolony z tej decyzji Jarota, uważał, że jego piłka była na tyle dobra, że trochę inaczej powinien próbować dostać się do niej Krysiak. Teraz dobry atak. No trochę ospale od kilku piłek Jarota. 3-2. No i widać, że kiedy cały czas nie jest atakowany Krysiak, to wie, co robić z piłką. Teraz zresztą sam zaczyna pierwszy przyspieszać. No właśnie, i to Jarota oddaje potem łatwiejsze piłki. Może to jest ten sposób. Teraz jeden i drugi trochę wolniej. I znowu za słabo, za krótko Jarota. Świetnie odsunął się jeszcze od tej piłki Jarota, żeby nie było strołka. Pięknie Krysiak powinni. Teraz trochę przekombinował. Ale bardzo dobra akcja. Wysoka jakość jednego i drugiego. I teraz... Handout po 3. No let. Trzy nawet. Widzieliśmy w tej akcji to, o czym mówiłem, że... Jest let. Teraz jest led. Po 3. W poprzedniej akcji jestem w stanie zrozumieć. Ale no tutaj nie wiem, jak miałby machnąć Leon Krysiak tak, żeby nie uderzyć przeciwnika, ale gramy dalej. No i mógł być... 4-3. Mógł prowadzić jednym punktem Krysiak, gdyby tamta decyzja była strołkiem, a tak jest punkt do tyłu. 4-3. Więc poprosił jeszcze o chwilę, żeby oderwać ten serwis. Dobrze, dobrze, do tyłu kortu będzie miał problem Jarota. No myślę, że i jednemu i drugiemu nie trzeba będzie przypominać, gdzie tu warto celować. Sprytnie próbował Krysiak, sprytnie zmylić balansem ciała. A teraz świetnie siadła piłka, no rozkłada ręce Jarota, ale tak jak mówiłem, na tym korcie płaskie, niskie krosy naprawdę działają.
Natomiast czuję, że musi trochę więcej zrobić Jarota. Czy to jest dobry moment Krysiaka, który przypuszczam, że gracz z Szczecina będzie chciał, żeby został tylko momentem. Świetnie, świetnie teraz wyprostował tą piłkę Krysiak. Ale Jarota ryzykownie tam przy szybie, a teraz błąd, zła decyzja na końcu. Tak. Krysiak jako zawodnik 18-letni, czyli wciąż junior, ma obowiązek grać w okularach ochronnych, co ma tą zaletę, że może od czasu do czasu dostać kilka sekund więcej na odpoczynek, żeby je przetrzeć. Takie mini oklaski od Jaroty za to, jak Krysiak wykończył tą piłkę. No i powoli przewaga 18-latka zaczyna być coraz wyraźniejsza. A teraz jeszcze błąd. No myślę, że Jarota wie i pamięta, że on był przecież w tym samym wieku, kiedy wygrywał swój pierwszy tytuł mistrzowski. Wtedy w turnieju wystąpił jako dzika karta. Również we Wrocławiu wygrał to Mistrzostwo Polski w roku 2019. Z finałem na korcie szklanym ustawionym w galerii handlowej we Wrocławiu. Jest led. 5-7, lewa strona Filip. Tylko powtarzamy tę akcję. No tak jak mówiłem, mamy tutaj dwóch graczy leworęcznych, więc tych stłuczek na backhandzie i tego takiego, tych prób bardzo dokładnej gry może tam być trochę więcej. Przynajmniej między tymi zawodnikami było już kilka takich sytuacji. Ładnie poszukał skróta najpierw na backhandzie Jarota. Dobiegł do niego Krysiak, ale potem... O, teraz błąd, mógł nawet szukać stroke'a. Jarota wygrał dalej. Potem poprawił drugim. To jest trochę za łatwo, ale świetnie wyprostował. Młędzie musiał trochę przyspieszyć Krysiak, żeby zostać w tej akcji. No tak, delikatnie puknął się czoło. Teraz 7-8. Przypadkowo przerzucił piłkę nad tylną szybą kortu Filipa Jaroty, ale nikomu nic się nie stało, ale bardzo dobry serwis. Ale też świetnie, świetnie odebrany. Wydawało się, że w głębokiej defensywie będzie Leon Krysiak, ale wyciągnął z tego maksimum, z tej złej sytuacji. No ciekawy pomysł, próbował tego wcześniej Krysiak, ale bardzo wysoko i niedokładnie, a teraz idealnie tuż nad blachą. No i będą piłki setowe, tym razem dla Leona Krysiaka. Zdążył do tej piłki Krysiak, podniósł rękę Filip Jarota, ale sędzia Paweł Winiarczyk wskazuje, że widział, że ta piłka była dobra i w ten sposób kończy się drugi set tego finału. Mamy remis. Zobaczymy, jak ten mecz potoczy się dalej.
Mamy po jeden w setach. Piękny finał, zapowiada się. Także dziękuję bardzo jeszcze raz za dopingowanie. Dziękujemy wolontariuszom za to, że utrzymują kort w świetnym stanie. Dzięki, Marysia. Brawo. Mistrzyni Polski zresztą. To jest mistrzyni Polski. Tutaj przygotowuje kort. Sekund. Jeden do jednego, serwuje Krysiak, 0-0. Filip Jarota i Leon Krysiak, 1-1 mecz. Oto kto zostanie mistrzem Polski 2023. No w drugim secie coś zmienił Krysiak. I teraz to on prowadzi w tym meczu grę. Znowu coś wymyślić musi Jarota. Ale jak widać, tam w ogóle nie ma czasu na myślenie. 2-0. Nagle zepchnięty do defensywy gracz ze Szczecina. Słaby cross, taki pod presją. Tu Krysiak. 3-0. No i złapany po tej linii Jarota na strołka. Nie miał wątpliwości sędzia Paweł Winiarczyk. No i niedobrze. Do tego momentu zaczął się ten set dla obrońcy tytułu. No ale to jak pewnie wykończył tą poprzednią akcję, może pokazywać, że on jeszcze nie czuje strachu. Zresztą bywał już w bardzo wielu, bardzo trudnych sytuacjach Filip Jarota. 2-3. To też wciąż przecież bardzo młody, tylko 21-letni zawodnik. Teraz jeszcze trochę szczęścia, świetny cross. Po 3. 21 lat, 4 finały mistrzostw Polski. Ten jest piąty. 4 wygrane finały. Jeden naprawdę z najbardziej zdeterminowanych i walecznych zawodników w polskim squashu. Teraz znowu jakby bardziej pod jego dyktando. Wydarzenia na korcie. Lekko jeden i drugi próbują skleić piłkę ze ścianą boczną, ale niedokładnie Krysiak, więc będzie szansa, żeby zaatakować. I poprawka. No. Strok tu Jarota. 4-3. Wskazywał tam Leon Krysiak, że przeszedł chyba mimo wszystko obok niego, mimo przeszkadzania Jarota, ale sędzia też widział tam strołka. No i zmieścił tą piłkę nad blachą Krysiaka, ale naprawdę milimetry. Widzimy, ile to znaczy dla Jaroty. On właśnie tego potrzebuje, żeby jego przeciwnik widział, że musi grać coraz niżej i niżej, aż w końcu zagra za nisko. I od razu jest na woleju Jarota. No widać, że wraca na prowadzenie w punktach, ale też mentalnie.
On lubi sprawiać, że przez tą swoją intensywność na korcie ta klatka, jak czasami mówi się o kortach do squasha, no wydaje się po prostu mała. Szczególnie z takim drapieżnikiem. Ale myślę, że czuje, że musi to robić Jarota, bo właśnie, kiedy Leon Krysiak przejmuje inicjatywę, kiedy on więcej atakuje, to widzieliśmy w poprzednim secie, jak to się kończy. Teraz zdążył Krysiak, ale będzie musiał jeszcze trochę pobiegać. Bezpiecznie Jarota, żeby teraz jeszcze trochę przedłużyć tą akcję. A na końcu błąd, no mówiłem o przedłużeniu, a potem pospieszył się Jarota i ten boost zupełnie nieudany. 4-6. Na pewno ucieszył ten błąd Krysiaka. Ale no mimo, że punkt był jego, to cała akcja jednak i tak pozytywna dla Jaroty. Duża przewaga, dużo biegania w defensywie jego rywala. Stroke to Jarota. A to będzie stroke, tak jest. No niedokładnie. Widzimy, że rozkłada ręce. Leon Krysiak popatrzył na swojego trenera, Pedro Schwartmana, który siedzi tutaj po prawej stronie kortu. Być może pokazywał, że jakieś założenie, które próbował wykonać, po prostu nie działa. No i widzimy znowu niska piłka, niska, która z większością graczy wystarczyłaby, żeby albo skończyć punkt, albo przynajmniej dostać łatwą wystawkę. Natomiast Jarota wpada tam lekkim ruchem nadgarstka czasami, podnosi piłkę i potem już ten drugi atak Krysiaka słabszy, natomiast ten return serwisu zmieścił się jeszcze nad blachą i wystarczył. No i znowu 6-8. No ale i gra z ogniem Leon Krysiak. Pytanie, czy jest... Jest led 6-8. Powtarzamy tę akcję, ale niezadowolony Jarota i chyba rozumiem czemu, bo szczególnie z mojej pozycji komentatorskiej widać było, że ta piłka mocno odskoczyła od ściany bocznej. Nie miał jak zagrać jej Jarota, teraz trochę za łatwo Krysiak do przodu, ale też nie skorzystał Jarota. A tak jak mówię, na backhandzie jest tam ciasno, ale niska piłka, doskonale ścięta. Takie zagranie w szósty narożnik, czyli tuż przy linii środkowej. 9-6. Dobry return Krysiaka. Teraz mocna Jarota i zobaczymy, czy zaatakuje. Tak jest, odważnie. No i to nie jest dobra akcja, ale teraz Jarota trochę pomaga swoim przeciwnikowi. Chociaż Krysiak ciągle w defensywie widzimy, że on tylko reaguje, tylko podbija te piłki, to tak w ostatniej chwili, ale teraz to on pięknie przytrzymał Jarotę. Tak splątał mu stopy, a potem w ostatniej chwili wyrzucił do tyłu kortu. No i to wykończenie było już tylko formalnością. Ciasno, ale piłka doleci do ściany przedniej. Jest tam jeszcze Jarota, widzimy znowu wysoko podniesiona piłka, daje sobie czas. Ale to nie jest dobra akcja dla Jaroty, to nie jest dobra akcja dla Jaroty. Osiem, dziewięć. No i nic nie mógł tutaj zrobić Krysiak. 10-8, game ball. W takim momencie, no ale cóż, tak jak w każdym sporcie, drobina szczęścia nigdy nie zaszkodzi. Dwie piłki setowe, dwa Jaroty, ale nie może, mimo tego, że pechowo stracił ten punkt Krysiak, nie może stracić teraz głowy, ale stracił całkowicie dokładność w tym zagraniu. To będzie stroke i Filip Jarota obejmuje ważne prowadzenie.
W tym finale jest 2-1. Szanowni Państwo, wielkie brawa dla tych gladiatorów tutaj. Proszę zostać po finale. Tutaj bezpośrednio będziemy zaczynali ceremonię. Także dajcie szacunek dla tych wszystkich graczy, tutaj, których tutaj kibicujecie i którym dopingujecie. Tuż po finale będzie ceremonia. Będzie to ładnie wyglądało, jak będzie dużo ludzi. Także dziękuję bardzo. Czas. Jarota prowadzi 2-1. Serwuje Jarota 0-0. Wolno i z takim dużym niesmakiem na twarzy schodził z kortu po tym ostatnim secie Leon Krysiak. Wydawało się, że już wraca, już jest blisko, a potem najpierw Doniku z returnu od razu Jarota, a potem bardzo niedokładnie sam Krysiak, trochę podobnie do tej ostatniej piłki. Krysiak, który no, jest na pewno niesamowitym talentem. To jest 18-latek, który ma już 2 medale Mistrzostw Polski na swoim koncie. No let. Tak, tu nie będzie leta, świetny wolej. No i najlepszy początek, 2 Jaroty. No w takiej idealnej historii, 2 Krysiaka. Złoty medal tutaj kończyłby jego drogę od brązowego medalu w roku 2021, srebrnego rok temu. No i teraz... No i teraz, no właśnie, zobaczymy, czy on będzie tym, który po 4, no już prawie 5 latach zatrzyma Filipa Jarotę. Jarota potrzebuje już tylko seta. Znowu dosyć spokojny początek Jaroty, szczególnie po wygranym secie. Tak samo było w drugim secie tego meczu. Znowu sędzia Winiarczyk nie daje tutaj leta, za co bił mu brawo w naciąg swojej rakiety Leon Krysiak. Zero. No i teraz świetnie, mocno na forehandzie Jarota. Handout 1-3.
teraz myślę, że źle poszedł do piłki Leon Krysiak i tak, tak samo jak on wcześniej prosił o no-lety dla Jaroty. Teraz dokładnie taką samą decyzję słyszy, ale przeciwko sobie. No i nie wiedział, co tam się stało, Krysiak. Całkowicie zmylony tym boostem. Dobrze, teraz jeden i drugi do tyłu kortu. Trochę za krótko Jarota. I znowu. No i puścił tą piłkę do tyłu, Jarota, udało mu się ją jeszcze podbić. No, musi trochę pobiegać w tej akcji, Filip. A teraz świetna, świetna linia i będzie okazja. Piłka zahaczyła o ścianę boczną i widzimy zaciśnięta pięść Filipa Jaroty. 4-3. Filipa Jaroty, który w tych swoich czterech finałach Mistrzostw Polski wygrał raz po 5 setach i to był ten, a teraz świetny skrót. Bardzo ładnie lecąca do ściany bocznej piłka. Jedna pięciosetówka to był jego pierwszy finał Mistrzostw Polski. Właśnie w 2019 roku mecz z Adamem Pełczyńskim. Tutaj no myślę, że gdybym, jeśli będzie mógł, to oczywiście będzie chciał 5 seta uniknąć, ale tak jak mówiłem, no Jarota w Mistrzostwach Polski przeżył już chyba wszystko. 4-5. Leon Krysiak oczywiście jak na swój wiek też niesamowicie doświadczony. Rok temu porażka w finale właśnie z Jarotą 3-1. Teraz zmienił coś i zaskoczył ten Jarotek Krysiak. No, za łatwy ten skrót Jaroty. Nie chciał ryzykować, a zaryzykował Krysiak. No nie może takich łatwych punktów oddawać. 6-4. Widzimy Jarota zadowolony, on tego potrzebuje. No każdy, kto widział jego ważne mecze, wie, że tak wygrywa właśnie w tych najtrudniejszych spotkaniach Jarota. Po prostu wytrzymuje wszystko. No a kiedy przeciwnik zaczyna mu pomagać, to on oczywiście nie protestuje. A teraz świetna długość, no już któryś raz pokazuje na swoje czoło Krysiak. No i coś tam musi w głowie przestawić i to szybko, bo coraz bliżej jest Jarota, teraz no nawet nie wystartował Krysiak, ale wyczuwa to też chyba Jarota, wyczuwa, że myśli Krysiaka zaczynają wychodzić chyba trochę poza kort. Down. Play let. Wywołałem down w poprzedniej piłce. Wywołałem down w poprzedniej piłce, która była dobra. Jest let. Prawa strona. 9-4. Trochę zamieszania, ale ostatecznie sędzia Winiarczyk decyduje na leta, czyli po prostu powtarzamy akcję.
takim momencie ciągłej gry, chwila przerwy, zobaczymy, czy to pomoże Krysiakowi. Jak na razie nie bardzo. Tam teraz dobry cross. Kolejny, ale z tego już może zaatakować Jarota. Widzimy, jak on szybko przechodzi z tyłu kortu do przodu. Oj, zaczyna trochę przesadzać z kreatywnością Krysiak, natomiast Jarota też. I to był jeden z gorszych wyborów, jakie widziałem na tych mistrzostwach. Nawet trudno, gdyby ta piłka weszła, to oklaskiwalibyśmy ją i pokazywalibyśmy sobie jeszcze pewnie przez wiele dni po tym turnieju. A tak, za chwilę możemy oklaskiwać piąty rok z rzędu Filipa Jarotę jako mistrza Polski. Squashu, tak jest, ten człowiek jest niesamowity. Piąty tytuł mistrzowski Filipa Jaroty. Nadal niepokonany. Niesamowity Jarota wygrywa kolejny finał. Leon Krysiak jeszcze będzie musiał poczekać na swoje złoto. Doskonały finał we Wrocławiu. Za uwagę w całych tych mistrzostwach i komentowanie spotkań. Dziękuję wam, Adrian Fulneczek. Do usłyszenia. Wielkie brawa dla Leona Krysiaka za walkę. To był piękny mecz. Filip, gratulacje. Jak ważny był dla ciebie ten finał w tym roku tutaj we Wrocławiu? Powiedz. Bardzo ważny. To był wyjątkowy rok dla mnie. Skończyłem studia. Jakby dużo ważnych decyzji musiałem podjąć odnośnie życia, więc ten squash czasami schodził na drugi plan, więc jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dzisiaj zdobyć ten piąty tytuł i że jest to we Wrocławiu, gdzie zdobyłem też swój pierwszy tytuł. Jest moja rodzina. Są wszyscy, jest pięknie. Ja myślę, że... Brawo, brawo. Jest mama i tata. Mama, widzę, szczęśliwa bardzo. Słyszałem, jak krzyczy. Także myślę, że dałeś mamie powody do dumy i tacie również. Miałeś różne momenty gdzieś tam ostatnio, prawda? Powiedz coś o tym, jak to... Bo tutaj ci się dobrze grało chyba, co? Podczas mistrzostw. Tak, tutaj udało mi się na szczęście zrobić formę w miarę na mistrzostwa, więc jestem zadowolony z tego, jak to poszło. Ale no tak, był to taki rok dużo wzlotów i opadków. I tak odnosząc się do wątku z moją mamą, to kocham ją najmocniej na świecie i dziękuję, że tu jesteś i dziękuję ci za wszystko, mamo. Dziękuję bardzo, Filip. Jeszcze oczywiście wielkie gratulacje dla Leona Krysiaka za super wynik, za kolejny finał z rzędu i oby tak dalej. Walcz dalej, Leon, trenuj i wierzę, że ty jesteś następnym pretendentem do mistrzostwa i że to zdobędziesz. I dziękuję ci bardzo za finał.